Podnoszę się z łóżka zbyt szybko. W mojej głowie piszczy, dłonie się trzęsą, a serce postanowiło zwiększyć częstotliwość bicia. Znów to samo, znów o tym śniłam. Czemu o tym śnię? Zanim zdążam się zastanowić, gdzie jestem i co się stało, słyszę pukanie do drzwi. Usiłuję powiedzieć coś w stylu, proszę wejść, ale okazuje się, że straciłam głos. Jedyne, co mogę zrobić, to zacząć kaszleć, więc kaszlam. Duszę się własnymi strzępkami głosu, który ujawnia się pod postacią ochrypłych dźwięków. Klamka lekko się porusza. Po chwili w progu staje Aleksy z kilkoma fiolkami tabletek. Wstałaś? Nie odpowiadam. Czekając, aż usiądzie, próbuję przypomnieć sobie, co się wydarzyło. Czemu nagle znalazłam się w łóżku? Nikłe przebłyski świadomości wprawiają mnie w złość, a ostatnim wyraźnym zdarzeniem, jakie pamiętam, jest nasza rozmowa. Aleksy opowiedział mi o tym miejscu. Rozmawialiśmy. Jednak czemu nie pamiętam, co działo się ze mną chwilę później? Jak leci? Czuję, jak materac ugina się pod jego ciężarem. Chujowo. Weź leki. Nie chcę. Weź leki! Powtarza. Spoglądam na niego pytająco. Na chwilę umieram, kiedy w końcu pojmuję, że ma na sobie strój pielęgniarza. Wrócił. Aleksy wrócił do pracy. Cieszę się. Tak bardzo się cieszę. Ale moją euforię przerywa jego spięta postawa. Wydaje się rozdrażniony. Nie wiem, co mu jest i już mam zamiar otworzyć usta, by zasypać go milionem pytań, kiedy nagle drzwi ponownie się otwierają. Aleksy! Mówi starsza pielęgniarka, która zawsze śmierdzi cebulą. Już? Jeszcze chwila. Mierzą się wzrokiem przez 5 sekund i przez te pieprzone 5 sekund ciszy w mojej głowie rodzi się kolejny milion pytań. Nie wiem, o co chodzi, czemu kontrolują Aleksego, czemu nic nie pamiętam i czy lek, który mi poda, to narkotyczne gówno. Kobieta zamyka drzwi, ale wiem, że nie odejdzie od nich nawet na krok. Pewnie nas podsłuchuje. Kurwa, co tu się dzieje? Aleksy nie raczy zaszczycić mnie nawet spojrzeniem. Mechanicznie wykonuje swoje obowiązki, a ja pragnę jedynie zwrócić na siebie jego uwagę. Połknij! Czy to na pewno lek? Milczenie wypełnia przestrzeń. Odpowiedz mi! Milczenie mnie połyka. Aleksy! Chwytam za materiał jego bluzki i szarpię nim. Fiolki przewracają się, a tabletki rozsypują po podłodze. Desperacja przejmuje nade mną kontrolę. Dlaczego zachowuje się w ten sposób? Czemu mi nie odpowiada? Co się stało, do cholery? Hanno, weź leki. Przełykam gulę, która niewyjaśnionym sposobem znalazła się w moim gardle. Rozluźniam uchwyt, opadam bezwładnie na poduszkę. Co oni mu zrobili? Co oni zrobili mojemu Aleksowi? Nic nie pamiętam, szepczę. Nic nie pamiętam. Ta myśl jest tak przerażająca, że mam mdłości. Co działo się ze mną przez ten czas? Jest południe, więc musieli mi coś zrobić przez te kilka godzin. Może zasłabłam? Nie, niemożliwe. Nic nie pamiętam. Zanurzam palce w swoich krótkich, białych włosach. Zaczynam się kołysać. Strach dostał się do mojej krwi. A jeśli zrobili mi lobotomię? Nie, wtedy byłabym warzywem. Może wycięli mi coś ważnego albo wstrzyknęli. Boże! Spałaś przez 5 dni! Przenoszę wzrok na Aleksego, który jest tak blisko. Tak blisko mnie. Nie wierzę w to, co mówi. Aleksy, co się stało? Wstaje. Wysypuje kilka kolorowych tabletek na moją dłoń. Nic więcej nie mówi. Obserwuje to w milczeniu, kiedy nagle zza jego pleców wyłania się cień. Wstrzymuje oddech. Połknij to! Rozkazuje. Odwraca się. Zmierza do drzwi. Usiłuję wypowiedzieć jego imię, ale zostałam okradziona ze wszystkich słów. I błagam cię, ignoruj je. Chwyta za klamkę i wychodzi.
Siedzę w bezruchu osłupiała. Wsłuchuję się w odgłosy pochodzące zza drzwi. Nie mogę poradzić sobie z tym wszystkim. Nie mogę tego poukładać. Nie mogę. Nie potrafię. 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 Przed oczami nagle pojawia mi się rozmazany obraz. Jest tak niewyraźny, że w pierwszej chwili nie rozpoznaję własnej twarzy przysłoniętej do połowy. Próbuję się opanować. Nagle widzę swojego ojca rozmawiającego z Edmundem, później Aleksy. Kołyszę się w przód, w tył, w przód. Jestem w izolatce. Wszystko spływa. Kolory blakną. Przyciskam dłonie do skroni. Wstrzyknęli mi coś. Jestem pewna, że mnie naćpali. Tylko czemu Aleksy jest po ich stronie? Czemu nie powie mi, co się stało? Jak to 5 dni? Nie mogłam odpłynąć na taki długi czas. To niemożliwe, niemożliwe. Co się dzieje? Szepczę. Drżę. Mam wrażenie, że rozsypuję się na kawałki, a rozpacz mnie połyka, 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 połyka. Co ze mną zrobili? Co mi zrobili? Czemu mi to zrobili? Dlaczego nic nie pamiętam? Uderzam plecami o poręcz. Wciskam metal w kręgosłup, usiłując stłumić ból psychiczny bólem fizycznym. Jestem przerażona. Taka przerażona i bezsilna. Chyba właśnie wyssałam cały strach tego świata i zamknęłam go w swej duszy. Nagle na moim ramieniu ląduje szponiasta dłoń. Długie, zimne palce wbijają się w mój bark, paraliżując mnie od środka. Chyba mam zawał. Cień popycha mnie lekko, a później dzieje się najgorsza rzecz, jaka mogłaby mi się przytrafić. Moja klatka piersiowa pęka, wytwarza się w niej niewielka dziura, w której znika cień. A potem, w jednej chwili, wszystko sobie przypominam. Cała ta paranoja znika. Podarowano jej ocean.